wystartowałem, pomogłem fundacji, przetarłem się, jestem szczęśliwy. No jak dla mnie wyjątkowy dzień, bo wygrałem z takim człowiekiem jak Adam Czerwiński. No i fajnie, że właśnie możemy też biegać, właśnie pomagając to, że w ramach z opłaty startowej jakieś tam pieniądze przechodzą właśnie na jakieś szczytne cele. Taka dodatkowa inicjatywa podczas takich zawodów to jest super opcja i jeśli można to łączyć jeszcze z taką fajną zabawą i z aktywnością fizyczną, to jest rewelacja. Mieliśmy wyjątkowo fajne warunki, bo przez większość trasy wiało w plecy, więc trochę niosło. I trasa no super, jak zawsze tutaj. Jestem z Krakowa, lubię tu biegać. Wiaterek lekki, więc też fajnie. No i kapitalnie, no. Świetna sprawa, świetny bieg. Jestem nauczycielem, pracuję w szkole, mam dzieci ukraińskie u siebie w klasie i biegnę dla nich. Pozdrawiam. A ja biegnę również dla tych dzieci, które mają chore serca. Może dzięki temu uratujemy jakieś małe serduszko. To jest fantastyczny tłum pasjonatów biegania. Biegania i pomagania. I w jaki sposób biegacze pomagają? Najprościej, jaki można sobie wyobrazić, od każdej wpłaty pewna kwota pieniędzy jest przekierowywana na cele fundacji Schola Cordis, czyli na cele także kliniki i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Te pieniądze są spożytkowane już od kilku lat na zakup sprzętu medycznego i kontynuujemy zakupy narzędzi kardiochirurgicznych i narzędzi chirurgicznych. Tu trzeba bardzo mocno powiedzieć, że to nie tylko jest zbiórka na dzieci nasze polskie, ale także nasze ukraińskie. Dla wszystkich tych dzieci znajdujemy miejsca. Jak ktoś jest pilny, to jest operowane pilnie. Jeżeli może czekać, to może poczekać. Tak samo nasze, jak i nie nasze. Ale traktujemy je tak samo. Więc zbiórka pieniędzy dla tych pokrzywdzonych dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że w naszym szpitalu jest dziecko, które straciło nogi z powodu wybuchu bomby, 2-letnie dziecko i to jak się to słyszy, jak się to widzi, to ludzkie serca się otwierają.